Witam. Dzisiaj przetestuję adaptery Ethernet pod USB firmy TP-Link. Tu mamy model UE300 dedykowany pod USB 3.0 oraz UE300C dedykowany pod USB typu C. Do czego służą takie adaptery? Jeśli mamy w laptopie uszkodzone gniazdo Ethernet lub po prostu nie mamy gniazda Ethernet w laptopie, wtedy możemy podłączyć takie adaptery, wtedy mamy internet po kablu Ethernet. Przetestujemy model UE300 pod USB 3.0 oraz zobaczymy jego wydajność pod USB 2.0. Jeśli chodzi o model typu C, to sprawdzimy go pod laptopem przez gniazdo typu C oraz sprawdzimy, czy współpracuje z telefonami komórkowymi, które mają gniazdo typu C, oraz z ciekawości zobaczę, czy jak podłączę go pod Nintendo Switch, też wykryję go jako adapter Ethernet. Dobra, to bierzemy się do testy, zobaczymy, jakie będą jego wyniki. Zanim wykonam test, zobaczymy, jak wyglądają te adaptery po wyjęciu z opakowania. Tu mamy adapter typu C, jak widzimy, nie jest dużych rozmiarów. A tu mamy adapter USB 3.0. Jak widzicie, wielkościowo są takie same. Jest krótka specyfikacja, jak podłączyć. Dobrze, to robimy test na komputerze. Najpierw weźmiemy adapter USB 3.0. Zobaczymy, jakie będzie miał wyniki. Zanim dokonam testu adapterów Ethernet firmy TP-Link, sprawdzimy wydajność komputera oraz karty, jaka jest wbudowana w komputer. Przesyłamy plik z serwera na komputer. Widzimy, że mamy 850, 700, koło 800, 820. Też wiadomo, wszystko zależy od wydajności dysku w komputerze oraz dysku sieciowego. Czyli można powiedzieć, że mamy tak powyżej 700, nawet dochodzi do 880. Jeśli podobne wyniki będą na adapterach Ethernet, które są pod USB, to będę z tych adapterów bardzo zadowolony. Dobrze, żeby nie przedłużać testu, podłączymy pierwszy adapter pod USB 3.0. Podłączyłem adapter pod USB 3.0 w komputerze. Jak widzimy, dioda na adapterze miga, że jest aktywny. Komputer wykrył nam od razu jako Ethernet 2. Nie trzeba było żadnych sterowników wgrywać. To prześlemy teraz plik serwera na komputer. Zobaczymy, z jaką prędkością będziemy go przesyłali. Jak widzimy, prędkość jest około 650. Dobrze. Przerwiemy test, zobaczymy pod USB 2.0. Akurat USB 2.0 mam z drugiej strony komputera. Tak samo przesyłam plik. Zobaczymy, czy będzie sporo wolniej niż przez USB 3.0, czy będzie taka sama prędkość. Jak widzimy, przy USB 2.0 prędkość nam spadła do 340. Czyli tak powiedzmy gdzieś mniej więcej o połowę niż przez USB 3.0. Wiadomo, że tam jeszcze standard jest USB 3.1, to wtedy byłoby pewnie jeszcze szybciej. Ale te 640 mnie spokojnie zadawala, co było przy USB 3.0. Dobrze, teraz przetestujemy adapter typu C. Zobaczymy, jaka będzie prędkość na drugim adapterze. Jak widzicie, podłączyłem teraz adapter pod USB typu C. Tak samo jak wcześniej, dioda nam miga na adapterze. Komputer nam wykrył jako Ethernet 3. Tak samo przesyłam plik na komputer. Widzimy też, prędkość nam osiąga około 600. Czyli tak samo jak przez USB 3.0. Dobrze, tak z ciekawości zaraz podłączę ten adapter pod
telefon zobaczymy, czy będzie nam go wykrywał jako kartę Ethernet i pod Nintendo Switch. Dobrze, mam telefon z wejściem USB typu C. Jak widzimy, jest wyłączona karta Wi-Fi. Zobaczymy, czy jak podłączymy kabel Ethernet z adapterem TP-Linka, czy nam wykryje telefon w ogóle. Jak widzimy, wykrył nam kabel Ethernet połączono. Jestem podłączony pod operatora. Sprawdzimy, jaka będzie prędkość. Powinna być do 300. Jak widzimy, jest 160-170. Czyli jak padnie na moduł Wi-Fi w telefonie, mamy typu USB typu C, spokojnie możemy taki adapter podpiąć pod telefon. Widzicie, jest prędkość 170x24. Zaraz w ciekawości jeszcze sprawdzę na Nintendo Switch, czy też wykryje adapter TP-Linka. Dobrze, zrobimy teraz ostatni test, jeśli chodzi o adapter Ethernet firmy TP-Link typu C. Jak widzicie, mam tu Nintendo Switch. Zobaczymy, w tej chwili jest połączone po Wi-Fi. Zobaczymy test po Wi-Fi, jaka będzie prędkość. Mamy 62x15. Odłączymy Wi-Fi. Zapomnij sieć. Jak widzimy, w tej chwili nie jesteśmy w ogóle podłączeni do żadnej sieci. Podłączymy adapter Ethernet. Zobaczymy, czy nam wykryje. Zaczyna nam tu dioda mrygać na adapterze. To teoretycznie powinno nam wykryć. Widzimy, połączył nas po kablu. Jak widzicie, jest połączenie po kablu. Sprawdzimy. Mamy ponad 100. Dosłownie 107. Tu też zależy od serwerów Nintendo, bo to nie jest testowane do najbliższego serwera, tylko do serwera Nintendo. Trochę lepszy test, 109. Jak widzicie, jeśli chcecie szybciej pobierać pliki na Nintendo, taki adapter jest ciekawostką. Z czystym sumieniem mogę wam te adaptery pod USB polecić. Jeśli macie w komputerze USB typu C, to wiadomo, że będę wam polecał bardziej ten model, bo oprócz tego, że możemy go pod komputer podłączyć, to bez problemu możemy go podłączyć pod smartfona, konsolę lub jakieś inne urządzenia, które mają wejście USB typu C i wymagają internetu. Jeśli wam się ten test podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.